uwypuklił tą jego imprezę. Powiem Państwu, że czytałem tą książkę dość dawno, ale tu już widzę, druga już jest. To jest Dzienniczek Uczuć. Z tego, co pamiętam, to Zenek był bardzo bliski w kontaktach z Wiktorem Osiatyńskim. Podejrzewam, że to Wiktora Szkoła na Dzienniczek Uczuć. Proszę Państwa, chciałbym na początek zaśpiewać piosenkę Boba Dylana, laureata Nagrody Nobla z filmu Margaret i Billy Hit, ale słowa do tej piosenki napisał przed samą śmiercią Krzysztof Krawczyk, a ja dopisałem taki refren, który i Zenkowi, i mnie już coraz bardziej pasuje. Tam w tej scenie, kiedy ginie szeryf, zachodzi słońce i zaczyna się takie coś. Zaczniemy od tego, kim jest Zena. Ja myślę, że Państwo znacie Zena.
Ale wypada tutaj wspomnieć o tym, że Zenon jest i producentem, i sprzedawcą dobrej żywności. Zgadza się z tym. Jest świadomy, trzeźwy ma to